Słuchajcie, witam was serdecznie na kolejnym rozpoczęciu sezonu z Kartmaxem. Oczywiście sponsorem generalnym, jak zwykle, firma Starbytes. I tym razem mamy dodatkowych sponsorów. Pan Gianluca jest właścicielem firmy Kaminare, która produkuje, wiecie co? Chociaż może nie do końca jeszcze wiecie. Dane osobowe, rzeczy, na moje nogi. Inne rzeczy również, także serdecznie witamy. Witamy. I firma Aller Aqua, która również fundować będzie... Pewnie nie domyślacie się co. Echo sądy? Od razu zacznę od nagród, bo tutaj kolega wytrzymać nie może, żeby się dowiedzieć. Nie może, nie. O co walczymy? Starbytes funduje dla 10 pierwszych zespołów nagrody. Także ci to nie grozi, Duda. Powód to... Ale akta do napompowania. Funduje 10-kilogramowe opakowania pelletów. Dla kogo? Jeszcze nie powiem na razie. Na pewno... 9 czy 6? I worek dla łowcy największej ryby. Pelet. Natomiast firma Kaminare, każdy z was otrzymał, a jeżeli nie otrzymał, to otrzymał wymiarę, bo nie, wymiary nie wszystkie zgadzały się. Klapki plus to się okaże, kto to otrzyma w niedzielę. Firma Kaminare funduje również nagrody. I tutaj uwaga, indywidualne. Dla łowcy pierwszej ryby, ostatniej ryby, największej ryby i osoby, która złowi największą ilość ryb. Dobra.
Pamiętasz, jakie były wtedy? Pamiętam. Dobrze. Tam się magik przydał, dlatego że... Dobra, niesiemy go, Karol. Ile on miał? 5. 5,5. Ja nie widziałeś przed chwilą? Przed chwilą przejechali. Coś to jest. Centralnie. Dokładnie pracuje. Bilbo spada. A tak się ma patrzeć? No w ten patrzysz. No ale to nic nie ma. Ale nie jemu, tu psu masz dać buzi. Komu ty dałeś buzi? Gdzie to masz? No. Nie no, to są czynności kuchenne. Robienie kiełbasy. Oba jednocześnie. Panowie, następnym razem przynajmniej SMS-a wyślijcie, że macie.
dobra, ale i tak pan chodzi, nie? Pan miał chodzić od 9. Ale chciałbym mieć wiadomo. Dobra.
7 minut. No i powiem, że ryby dopisały w sposób absolutnie rekordowy. Jeszcze w żadnych zawodach, nie tylko tutaj, nie padła taka ilość karpi. 1300 kg 70. Niesamowite. Zresztą to nie jedyny rekord, ale o tym za chwilę. Zgodnie oczywiście z informacjami, które przekazywaliśmy wcześniej. Nagrody są dla pierwszych 10 zespołów, a także dodatkowo dla pierwszej, ostatniej ryby, największej ryby i dla osoby, która złowiła największą ilość karpi. Słuchajcie, dobrze, zaczynamy w takim razie bardzo szybko od 10 miejsca. 43,8 kg, 5 ryb. Grzegorz Kowalski, Paweł Kiciński. I słuchajcie, mam od razu taką sugestię. Nagrody bierzcie później, po zakończeniu wszystkiego, żeby tutaj się nie robił bałagan. Chodźmy w takim razie do zdjęcia. Miejsce 9, 45,1 kg, 4 ryby. Grzegorz Gubała, Andrzej Więckowski. Takie ładne przeponiki. Miejsce 8, 53,2 kg, 5 ryb. Dominik Śrubac, Radosław Hamera. Miejsce 7, 53,9 kg, 6 ryb. Jerzy Mylon, Rafał Wieteska. Dziękuję. Miejsce 6. To był dobry finisz. 71,3 kg, 6 ryb. Piotr Wasilczuk, Andrzej Kałajtan. Miejsce 5. 9 ryb, 84,2 kg. Jacek Duda, Artur Piątek. Ale ksiądz połowił. Kogo się modlił? A ile spuścił? A gdzie jest strój organizacyjny? Na niebo. Niewyprany. Ale ksiądz umie łowić. I cztery pierwsze zespoły mają ponad 100 kg, więc to rzeczywiście świetny wynik. 15 ryb, 121,5 kg. Marek Pilewski, Rafał Mylon na czwartym. Żebyś się nie nudził, to Rafał, to teraz
Nagroda za pierwszą złowioną rybę w rozpoczęciu sezonu dla Rafała Melona. Tak, prosimy sponsora. Tak. I teraz za ostatnią rybę, Tomasz Wieland. Najbardziej zmęczona ręka na tych zawodach, bo wyholowała 32 karpie. Za największą ilość ryb w rozpoczęciu sezonu Adrian Adach. Głodny, to przez to tak pracował. Proszę bardzo. Tu. No mówiłem o tych rekordach. Kolejny rekord. Słuchajcie, organizuję zawody karpiowe od 16 lat. Panie Duda. I dopiero teraz została przekroczona na tych zawodach magiczna granica 20 kg. Jeszcze nigdy 20 kg podczas zawodów. Na moich zawodach nie było. Największa ryba 25,6 kg, Mariusz Tandwójtowicz. Mariusz, dawaj tutaj. Jest to niesamowite przeżycie. Kiedy jest taka cisza w nocy, sygnalizator wyje i płynie się do ryby, nie wiadomo co jest tam na końcu, później ten moment walki, odjazdy, woda ciemna, ciemność koło, nie widać jeszcze tej ryby. Wie się, że ma się przeciwnika dużego, mocnego, który robi co chce, a po prostu trzeba mu stawić czoła i później jak już te, w świetle tej czołówki zaczyna się pokazywać i się później na całość pokaże, no to jest masakra. To jest... Ale czy czułeś, że to jest duża ryba? Tak, oczywiście. Hamulec cały czas ostro piłował i robił co chciał, na wstecznym silnik, bo już ciągnął mnie do sąsiadów w jedną, z drugą stronę, jedynka, dwójka, później już musiałem się ratować dwójką po prostu, żeby nie wpływać, bo wiadomo, to są zawody, są protesty i tak dalej, ale jakoś dałem sobie radę, no masakra była tą rybę w ogóle wciągnąć. Pierwszy raz się spotkałem, udaje mi się jakoś, nie wiem, to jest jakieś chyba szczęście, czepku urodzony, bo kiedyś pojechałem z Włodkiem Jóźwińskim, zaprosił mnie na Nowaki po Mistrzostwach Polski, co byliśmy. No i trafiłem Pełnoludzkiego 28 na Nowakach, pojechałem na Rajm, bo wszyscy mówili, że to krycowe tam się płaci, że tam trzeba parę razy pojechać i nagle trafiło się 32,700. No, udało się tutaj 25, ale mówię, na tej wodzie to była masakra, to jest coś niesamowitego, to wypływanie samemu, ciemność i tak potężna ryba, silna ryba, która się biła jeszcze przy łódce, zwinięty podbierak, siatka, rozłożyłem, bo ja zawsze, a szczególnie tutaj w łódkach, czy u siebie w pontonie, włożę zawsze matę dodatkową. Po wyjęciu tej ryby już wiadomo, ona jakby była w tej łódce bez maty, to ona by się tam strasznie pobiła. Oni wszyscy chłopaki na brzegu słyszeli, co ona wyprawiała w tej łódce. To był łomot niesamowity, jeden, głowa, ogon, to jest samica, to jest tak żywa ryba, tak potężnie zbudowana, ogon, że do zdjęcia też nie szło ją tak przytrzymać, jakbym chciał. No ale udało się i musiałem ją wsadzić na matę, uszy zamknąć i z całych sił wciągać na środku jeziora po ciemku. No niesamowite Tanta przeżycie. No ale to ryba dla Przemka. Wreszcie się doczekał na swoich zawodach 25, powyżej 20 kg złowiona. Dzięki, gratulacje. Okej, ja ze swojej strony pozdrawiam wszystkich karpiarzy w Polsce i życzę wszystkim takich ryb na zawodach, prywatnie. Hej chłopaki, trzymajcie się. To co najważniejsze, pierwsze... Trzy zespoły, no wyniki fantastyczne, naprawdę. 27 ryb, 151,5 kg. Na miejscu trzecim Tomasz Wieland, Zbigniew Springer. Miejsce drugie. 23 ryby. No, początek był rewelacyjny, później było trochę gorzej, ale koniec też nadrobiony.
219 kg 1 dziesiąta. Niesamowicie. Dariusz Cios, Maryszan Wójtowicz. Jeszcze raz. No i teraz uwaga, wielkie brawa zaraz będą. Bo młodzi pobili wszystkich, ale zasłużyli na to. 35 ryb, 307,5 kg. Niesamowite. Adrian Adach, Małgorzata Chrzan. Proszę. Małgorzata, Adrian, Dawid, team runner. Słuchajcie, wielkie gratulacje. Po pierwsze za zwycięstwo, za niesamowity wynik. Ponad 300 kg. Pobiliście wszystkich doświadczonych, starszych wędkarzy. Jak się teraz czujecie? No, jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni, że udało się nam wyholować tyle karpi. No cóż więcej powiedzieć. Na pewno przyjedziemy tutaj za rok. To jest pewne. No, ja nigdy nie podejrzewałem, że jesteśmy w stanie wyholować tyle ryb, zrobić taki wynik ogromny. No ale cóż, karpy nam weszły na nasze stanowisko. Przymęta też była bardzo ważna. Kuleczka i niewielki pop-up. Dobrze, a powiedzcie, od jak dawna łowicie karpie? Ja wędkuję 3 lata karpie. A tutaj na tej wodzie już kiedyś byłeś, czy po raz pierwszy? Tutaj trzeci raz jestem. Trzeci raz już coś, tak? Ale zazwyczaj nie były to dobre wyniki, teraz się udało. Czyli dobry wynik. Rola asystenta była bardzo ważna, bo wiosłował, no, napracował się, prawda? Podziękowania dla niego, bo naprawdę nawiosłował się. W nocy budziłem go czasami co pół godziny i musieliśmy wypływać tylko po rybę, także te zawody były ciężkie. To Małgorzata teraz, słuchaj, jak ty to widzisz wszystko? Raz pierwszy byłaś chyba na takich zawodach, co? Czy już? Nie, no byłam. Byłaś już wcześniej. Wygraliśmy pierwsze miejsce. No to dzisiaj to w tym roku zwyciężacie wszędzie, gdzie się da. No, jak na razie dobrze idzie. Jeszcze i co, podoba się to? O, nie idzie źle. Dobrze, w takim razie jeszcze raz wielkie gratulacje. I co, zobaczenia, do zobaczenia zaraz. Za rok na pewno będziemy. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki.